Witam wszystkich hodowców, Leszek Kustra. Chciałbym parę słów powiedzieć o mojej hodowli. Jak ona w tym roku przebiegała? Ja już od 17 roku założyłem sobie gołąbki, nakupiłem dużo gołąbków od Tomka Rumińskiego. Rozhodowałem i tak to jest taka moja podstawa gołębnika. W tamtym roku mi się nie udało lotować gołębiami młodymi. No tak go lotowałem wcześniej z jednym wspólnikiem, z drugim wspólnikiem. Próbowałem sam, ale w ubiegłym roku wypadek krześniaka i tak po prostu nie było siły ani czasu na to, żeby się zająć gołębiami. W tym roku popełniłem błąd. Odłożyłem gołębie do nowego gołębnika 1 lipca. No i też po prostu zrobiłem taki błąd, że nie pozwoliłem im się zadomowić. Chciałem, żeby już chodziły na obloty i tak się te gołąbki chyba trochę wystraszyły. Zbierały się w grupki i odchodziły, one się nie związały jeszcze z gołębnikiem i tak odeszła mi większość gołębi. No, jeszcze do tego doszły błędy żywieniowe, bo za mocno dostawały jeść. I tak jak witamin poddałem, to już widziałem następnego dnia, że zbierają się w grupkę 15-20 i idą sobie gdzieś tam na kierunek. No ale to nic, to ten rok ostatni był popełnianych błędów, ale w międzyczasie postanowiłem dać gołąbki na wspólny gołębnik, na super gołębia, żeby zobaczyć w ogóle, jak one sobie radzą na tle innych gołębi. No i tak muszę powiedzieć, że zapłaciłem 4000, a zarobiłem 8000, także w sumie nie było tak źle, bo miałem drugiego gołąbka z półfinału i ósmego gołąbka z finału. Ale w tym roku był bardzo ciężki lot na super gołębiu, bo tak jak w ubiegłym roku w finale przyleciało ponad 400 gołębi, tak w tym roku przyleciało 130 gołębi i jak w ubiegłym roku w godzinie siadło 300 gołębi, to w tym roku w godzinie siadło 18 gołębi. Także ta 11 pozycja gołąbka z finału to nie była taka zła, tym bardziej, że przyleciały gołąbki w grupie, no gdyby wszedł pierwszy, byłby ósmy, ale to już wiadomo, że to jak się któremu uda gołębkowi. Ale gołąbki sobie radziły i chciałbym pokazać, z jakich gołąbków były te gołębie, bo to są gołębie ze Svena, z Verkamena, z Mustanga, ale głównie bazuję na tych gołąbkach ze Svena od Marcina Kapinosa. Ja ich kupiłem, kilka tych gołąbków, córkę z certyfikatem, inbreda z certyfikatem i dwóch wnuczków. I ten jeden gołąbek, co przyleciał drugi z półfinału, to był gołąbek też wyhodowany z tej linii. A już ten gołąbek, który przyleciał ósmy z finału, to po prostu był gołąbek, który był bezpośrednio po samczyku inbredzie Svena, a ten inbred jednocześnie był robiony na samicy od musika, która miała 14 konkursów, pierwsza lotniczka oddziału, a tam trzeci, czwarty, piąty, szósty konkurs, 500, 700, także w ogóle bardzo fajna samiczka. I ten gołąbek mi się sprawdza. I właśnie i z samiczki Mustanga. I pokażę teraz taki gołąbek, który mocno pstry, pochodzi z Mustangów. Gołąbki wychodzą, mają dużo białego, a ten właśnie inbred Svena, Sven 6 z Polski w kategorii C, też po prostu jest pstry i tutaj ten też ma dużo pstrego, samiec inbred tego Svena, właśnie na samicy od musika w pierwszej lotniczce oddziału inbredowany i tamta była właśnie taka ciemna, nakrapiana, ale ten może też się wrodził, oko ma Svena, tak jak patrzę. Taki potężny gołąbek, mocny, tutaj właśnie przedramię, grube, mocne, także po prostu bardzo, bardzo fajny taki gołąbek, długi, no dobrze zbudowany i z tego gołąbka właśnie jestem zadowolony, bo dokładałem samiczkę z Mustanga od Kubickiego. To nie ta, a to jest Adonna. Zaraz pokażę. O. Właściwie to temu samczykowi w tym roku dokładałem trzy samiczki z Mustanga, które miałem. O, samiczka od Kubickiego. Mam dwie takie samiczki, dwie siostry, takie późne kupiłem. Zimbredowane na Mustanga, z Mustanga i po prostu i je dokładam do tego z inbreda Svena, a Sven pochodzi, jak się popatrzy tam w rodowód, to też dziadek jego to jest Barko. Barko, a Barko to jest ojciec Mustanga, także
Także to jest cała rodzina tych samych gołębi. Może nie powinno się tak parować, że na pokrewieństwo, bo to jest właściwie parowane na pokrewieństwo, ale dalsze, to już tak po prostu może to pasuje. I te gołąbki w jednym roku wydają ciemne, w drugim roku wydają gołębie takie, dużo białego mają te gołębie, mocno pstre, ale fajne. Dzięki tym gołąbkom właśnie Kubicki mówi, że zrobił mistrza okręgu w lotach gołębi młodych, bo wtedy gołębie bardzo mocno ginęły, a te gołębie wracały. No i to jest tam druga samiczka z mustangów. Mam jeszcze tutaj Ladonnę, Ingreda Ladonna od Sobczaka Marcina. O, też bardzo, bardzo ładna. I tak próbowałem temu samczykowi dokładać. Te gołębie wychodzą na pokrewieństwo, więc są dobre wtedy do parowania na inne gołąbki. I mam jeszcze takiego fajnego gołąbka z mustangów. Kupiony był za ponad 3000 od Tomasza Dąbrowskiego. I to też jest inbred. I to też jest inbred. Tylko tu jakoś tak dokładam inne. Próbowałem dokładać te samice, ale to nic to z tego za bardzo nie wychodzi. Lepiej dokładać inne. Ale wydają właśnie jakieś tam dużo niebieskich jest gołębi. Co któryś wychodzi ciemny, a tak to wychodzą inne ubarwienia. I to też jest gołąb z certyfikatem, także tutaj nie ma jakiejś tam podróbki. I to są bardzo fajne gołąbki właśnie. Tutaj jeszcze jakie gołąbki są fajne, to po prostu mam od Józefa Hanka, kolegi Józefa Hanka, inbreda Finneke, tego jego najlepszego rozpłodowca. Właśnie, no nie najlepszego, jednego z najlepszych rozpłodowców. Inbred Finneke. I on też już był w tym roku w rozpłodzie u mnie. Bardzo fajny gołąbek. Józef Hanek, mistrz okręgu w kategorii B. W okręgu Kraków w ubiegłym roku. W tym roku tam jeszcze nie wiem, jakie tam wyniki miał. I też mam od niego córkę najlepszego rozpłodowca. Córkę najlepszego rozpłodowca, Rudego. Także ona też już u mnie była w tym roku w rozpłodzie, także mam po niej trochę takich rudych gołębi. Bardzo, bardzo fajna samiczka, bardzo fajne gołębie wydaje. I jeszcze w tym roku pojechałem sobie i dokupiłem sobie z tego Rudego właśnie, dokupiłem sobie dzieci, dwójkę dzieci mam z tego Rudego. I dodatkowo jeszcze właśnie takie, które są parowane, córka tego Rudego na syna tego Finneke. Także po prostu te gołąbki pójdą na rodzinę Svena. To będą gołąbki takie właśnie na rodzinę Svena, dobre do lotu. I jeszcze tylko pokażę jeszcze Svenekę, które mam ja, swojego gołębka. To jest inbred od Faraona. Bo te gołąbki Svenekę to wszystkie są z Faraona. Także od Waldemara Piszczały. Bardzo fajny gołąbek. No, tylko to już jest z 15 roku pochodzi, także 11-lotek, dziób rogowy. No, bardzo ładny, spokojny, taki rozważny gołąbek. I pokażę jeszcze trochę gołąbków, jakie mi wychodzą te gołąbki z tej rodziny Svena, bo z tego chciałem sprawdzić tą rodzinę Svena, dlatego że Marcin Kapinos na Krakusie jednego roku miał pierwszego gołębia, drugiego roku drugiego, trzeciego roku trzeciego gołębia i tak mówię, te gołąbki się sprawdzają, więc mówię, chciałem je sam sprawdzić z tej rodziny w ogóle, jak one się będą sprawdzać. O, i tutaj też po prostu gołąbki, które wychodzą po właśnie tym samcu inbredzie Svena z samiczką z Mustanga. To jest też samiczka pewnie. Takie właśnie mocno pstre wychodzą. A ten gołąbek, który był 8 w finale, to też jeszcze bardziej, więcej ma białego niż ten. Także to jest jeden, którego jeszcze tu jest samczyk, który jest wyhodowany, zaraz pokażę jego ojca. Wyhodowany jest u mnie po wnuczku Svena, oryginalnym wnuczku Svena. I po nim gołąbek w półfinale był drugi na Super Gołębiu. Po tym samczyku. No może samiczkę mu trochę nie taką dałem, ale
przyszłym roku dostanie inną. Mówię także, a pokażę jego ojca, jak wygląda. O. To jest od Marcina, oryginalny od Marcina Kapinosa, wnuczek Svena i jednocześnie pochodzi po inbredzie Old Kraka od Karpińskiego. A ten inbred Old Kraka pochodzi z Mulemansa. Także tu jest krew Werkamen, Mulemans. Także bardzo, bardzo fajne gołąbki. I z tej rodziny mam jeszcze ze Svena, mam jeszcze samiczkę. Mam jeszcze samiczkę, córkę. Córkę tego Svena i Olimpii, 5. i 6. asa Polski, a Olimpia to też pochodzi z inbreda Old Kraka od Karpińskiego, czyli tam tego Mulemansa. Ta samiczka też jest super w rozpłodzie i to z tych gołębi ja mam tutaj dużo i dlatego chciałem w tym roku sprawdzić, jak one wyglądają, bo to Tomasza Rumińskiego gołąbki to znam. A tych gołąbków, mówię, nie znałem, no nie wiem, jak one się sprawują na tle innych, a ja tak nie mam za bardzo doświadczenia w lotach, więc popełniam błędy, ale jak na wspólnym gołębniku, no to wszystkie już są, mają jednakowe warunki. O, taki gołąbek mniej więcej też wychodzi, to jest właśnie z Mustanga i z tego inbreda Svena. O, i to jest też gołąbek, który jest u mnie w rozpłodzie. Bardzo jestem zadowolony z niego, bo bardzo fajny gołąbek i po nim gołąbki też będą lecieć. Co tu jeszcze mam? A, chciałem jeszcze pokazać jakieś młode. Złapałem sobie jeszcze tutaj dwa młode, takie, że mówię, jakie tam... To też inbredy są, inbredy tego Svena, jakie wychodzą młode gołębie. Proszę bardzo. Inbredy Svena. No ciężko, skrzydło też ma mocne. Może i skrzydełko pokażę. Taki gołąbek i długi, podstawny. Tylko, że taki... Te gołąbki są takie waleczne. Mocno waleczne gołąbki, także po prostu mówię, one się fajnie nadają na jakieś tam wspólne gołębniki, bo one walczą. Ale tak to... A na gołębniku to jest bardzo spokojny gołąbek. Można podejść, wziąć go w ręce, on nie ucieka, przechodzi się koło niego. A jeszcze jeden, a może jeszcze jednego tutaj gdzieś wziąłem. Żeby pokazać dwa tego czasu. A gdzie ty jesteś? O, drugi gołąbek. Też jest inbred Svena. O. Długi, fajny. Ładny gołąbek. A jeszcze z ciekawości właśnie tylko powiem, że ostatnio były wspólnik. Rozmawialiśmy i mówię, jak tam te gołąbki z Rumińskiego, a wiesz, mówi, że dałem koledze, mówi, z tego Rumińskiego gołąbka, bo mówi, jakoś tak, mówię, nie miałem przekonania, będą lecieć czy nie będą. No mówi, kolega sobie uchował i mówi, zawsze pierwszy u niego przylatuje ten gołąb po nim. Mówi, weź mi tam jeszcze coś tam z tego gołąbka przyszykuj. No. I to tak to jest, że mówię, jeżeli ktoś kupi, a po prostu gdzieś tam nie pasuje, no to nie ma co tam od razu, że się zrażać, że to ten gołąbek jest do niczego. Trzeba go przeparować po prostu. Dać mu szansę jakieś tam albo po dzieciach jego troszeczkę, bo to tak, no tak, żeby trafić na bezpośredniego rozpłodowca. Ja tu rozmawiam z hodowcami, to biorą od najlepszych mistrzów gołąbki. No i niestety, kurde, na 10 gołąbków to nieraz 1, 2 się nadają tylko do rozpłodu, a reszta to po prostu no, nie wydaje takich gołębi, żeby tam super leciały. To tyle. Będę miał gołąbki właśnie z tych gołąbków różnych na aukcję. Tam mam jeszcze gołębie dużo z Albrechtów, ale w tym roku one były hodowane na pokrewieństwo. W przyszłym roku dopiero pójdą na tą rodzinę Svena. Także jakby ktoś chciał na loty, nawet to będą takie gołębie, no super, wydaje mi się, że mocne, bo u mnie hodowla jest przeprofilowana właściwie na średni i daleki dystans. Tak jakoś to wychodzi, że te gołąbki to są przeważnie u mnie z kategorii C. Dobrze, to też miałem samiczkę od młota, drugą lotniczkę od działu 13 konkursów. To też te gołąbki po tym Svenie właśnie, które były parowane. Ona była parowana na tego inbreda Svena, to też pozostawały i tak tutaj dokładam właśnie do tych gołębi. Także mam Albrechtów, mówię 8 od Rafała Pasonia, inbredowanych. Tylko, że tam jest 7 samców, jedna samiczka.
No i tak po prostu też ich nachodowałem trochę w pokrewieństwie, próbowałem gdzieś, dawałem im wcześniej swoje gołębie i teraz po prostu te gołąbki do nich dokładałem, żeby było pokrewieństwo. Zobla, Tadeusza, mam parę gołąbków, mam też, także to też są gołąbki, które po 20 minut wyprzedzenia robiły 700 km. To też pochodzą z tego Jansena czerwonego, który chyba najlepszy gołąb na świecie, najlepszy wynik miał. No i tak trochę tam od Zygmunta jeszcze jest tak z połowego tego Jansena, też mam właśnie gołąbki i też tych, i mało tego, to jeszcze mam samczyka, który jest ten najlepszy z samicy Polski w C kategorii. On jest 3/4 właściwie krwi ma tej samicy, bo pochodzi po tej samej matce, a ojciec nie pochodzi po tym samym ojcu, tylko po synie tego ojca, który pochodzi z tego samego Jansena, także w sumie tak się jakoś zrobiło, że tych gołąbków właśnie takich typowych pod daleki dystans mam od Oraczewskiego, mam samczyka i dwie samiczki. Samczyk to był trzecim lotnikiem oddziału jako na młode i pochodzi po inbredzie założyciela rodu, też wydaje fajne gołąbki. I tu, no nie mówiąc o rumińskiego gołębiach, bo to już taka była podstawa, ale mówię tak, chciałem sprawdzić inne gołąbki i będę się bardziej nastawiał na wspólny gołębnik, także w przyszłym roku chyba dam sobie na Krakusa i zobaczymy, jak sobie na Krakusie będą radzić. Jakby jakieś były pytania, czy ktoś by chciał jakieś gołąbki sobie na loty w przyszłym roku zamówić, z takich fajniejszych, mocniejszych gołębi, albo do rozpłodu, to ja będę wystawiał gołąbki na sprzedaż u Kłosa, giełdagołębi.pl, albo trochę tam na Elixę, bo mam też za dużo, tak żeby będę chciał zmniejszyć, a trochę młodych zostawię, żeby takie były uprofilowane już typowo pod linię gołębie, żebym mógł sobie po prostu spokojnie parować, już nie chować na te pokrawieństwa tyle, bo to jeden raz, drugi, trzeci i wszędzie się powtarza ta krew gołąbków. Ta sama, także... A nie wszystkie gołębie ze wszystkimi pasują. Także tak to jest. Jakby były jakieś pytania, to chętnie podpowiem, ale jeszcze powiem tylko, że zacząłem robić gołąbką warzywa. I tutaj taki jeden kolega z brzegu mi podpowiedział, właśnie warzywa, dużo kapusty kiszonej, czyli tak robię przeważnie taką mieszankę, 3 kilo kapusty kiszonej, do tego z 2 kilo marchwi, z 4 buraki, z 2 pietruszki, selera, do tego z 5 słoiczków szanu takiego tartego, świeżego, do tego dokładam czosnku z 0,5 kg, dokładam jeszcze kurkumy 0,5 kg, 10 deko, 20 deko pieprzu czarnego do tego, no i ze 4 butelki octu jabłkowego. Mieszam to wszystko, ja to robię na maszynce, miele do mięsa na tym drobnym oczku i po prostu mieszam to wszystko ładnie i w słoiki, zapakuję się do lodówki. I mam tak 2 razy w tygodniu, czasami 3 razy w tygodniu dostają po prostu do jedzenia. Bardzo jedzą, szybciej jedzą niż normalną karmę. Także jedzą, fajny zapach w gołębniku i gołąbki sobie budują zdrowie. Także już przez rok podawania, jak w stosunku do ubiegłego roku, muszę powiedzieć, że super, jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę poprawił się stan zdrowotny tych gołąbków bardzo mocno. Także mówię, fajnie, nie potrzeba żadnych antybiotyków stosować, dawać, także... No do wody to tam różne tam te środki się daje, teraz to jak to biotynę, tam spirulinę tam na karmę jeszcze, biotyna z cynkiem. Ale tak jeszcze polecane są te środki z ladrobia, tak jak Rafał Pasoń. Ja próbowałem też dawać, czasami trochę daję, zakwaszacze mają dobre. Niektóre środki są fajne też będę stosował, ale mówię, to jest taka moja podstawowa mieszanka warzywna. Na tym cebulę jeszcze, zapomniałem o cebuli, dam jeszcze cebulę. Te ciemne cebule, tam z 5-6 cebul takich ciemnych. Do tego miele i fajnie, super to wychodzi. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich hodowców. Udanego lotu w przyszłym roku.